Marek Czyczyń, dobry Państwu. Naszym gościem dziś rano jest Maciej Gramatyka, wiceprezydent Tychów, jednocześnie, tu nie wiem, kandydat w wyborach do Senatu, czy nie kandydat? Trudno mi odpowiedzieć na takie pana pytanie. No tak, dlatego że w zeszły poniedziałek Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listę kandydatów do Sejmu i Senatu i na tej liście jestem, ale od tamtego czasu dynamicznie zmieniają się różne sytuacje i rzeczywiście już w zeszłym tygodniu, w czwartek, miałem informację i rozmawiałem zresztą z kandydatką Wiosny, która postanowiła po tych trzech dniach, kiedy ogłoszono, zresztą również Lewica ogłosiła w zeszłą środę, że pani Mecenas Stanecka. Tak. Gabriela Morawska-Stanecka jest kandydatką do Senatu w Sosnowcu, ale następnego dnia już pani kandydatka postanowiła, że jednak Sosnowiec nie, wolałaby w Tychach. No i od tamtego czasu jest jakieś zawieszenie, a ponieważ Polacy oczekują paktu senackiego, tego, żeby partie opozycyjne zjednoczyły się w wyborach do Senatu przynajmniej, no to nie jest wykluczone, że takie będą ustalenia liderów partii, że rzeczywiście wiceprzewodnicząca Wiosny będzie kandydować w Tychach. No i zapewne wtedy moja kandydatura będzie nieaktualna. A umów się w polityce dotrzymuje? Ja dotrzymuję. No i ten pakt senacki to jest taka umowa? On w ogóle jest? Najwyraźniej, skoro cały czas jest o tym mowa i wczoraj widziałem konferencję prasową liderów Lewicy, no wierzą w to, że jest. Ja też chciałbym wierzyć, żeby ten pakt senacki był, ale żeby to był pakt senacki pomiędzy partiami opozycyjnymi, a nie pomiędzy Lewicą i PiS-em, bo w przypadku akurat okręgu Tyskiego i tej kandydatury mam takie wrażenie. A gdyby się okazało, że pani mecenas w istocie jest, no jak to ujął Włodzimierz Czarzasty, przeniesiona z okręgu 76 bodaj do 75, to jest złamanie paktu? Wie pan, mojego paktu z osobami, które prosiły mnie o kandydowanie, które zaproponowały mi takie rozwiązanie, no to w jakim stopniu tak? Dlatego, że ja od tygodnia, no przeszło już prawie dwa tygodnie, za chwilę będzie, pracuję nad tym, żeby po pierwsze zebrać podpisy pod listą poparcia kandydata do Senatu. Przekonuję mieszkańców Tychów i nie tylko Tychów do tego, że warto poprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, to jest jakiś mój pakt z tymi osobami, które mnie popierają. Teraz będę im musiał powiedzieć, że to już nieaktualne. Ja chcę w to wierzyć, że w imię wyższej konieczności. Natomiast kandydatura pani mecenas w tym okręgu, osoby nieznanej, spoza Tychów, nie mieszkającej w żadnym z miast tego okręgu, nie działającej aktywnie w samorządzie, osoby, która nigdy do tej pory nie poddała się weryfikacji w jakichkolwiek wyborach, w mojej ocenie jest naprawdę zła i jest takim oddaniem tak naprawdę innemu kandydatowi spoza tego okręgu, postrzeladzi, ale reprezentującemu PiS, Senatu. Zwycięstwa w tych wyborach. Tylko wie pan, też pytam, kto ten pakt, jeśli on istnieje w ogóle, po raz pierwszy złamał, bo no, zastępowanie panem Hałasikiem, pani mecenas w okręgu w Sosnowcu, to też nie jest chyba efekt ustaleń, tylko no, jakiegoś tam politycznego widzimisię, być może pana prezydenta Kęcińskiego w Sosnowcu. Być może. Nie A chciałbym, to pańskie środowisko. Polityczne. Nie chciałbym tego komentować, dlatego że szczerze w ostatnim tygodniu, w poprzednim tygodniu nie byłem na miejscu i nie śledziłem tych wydarzeń. Rzeczywiście mam takie odczucia, że to, co działo się w Sosnowcu, zdecydowało o tym wyborze liderki wiceprzewodniczącej Wiosny, o tym, żeby kandydować w Tychach. Ja z panią Gabrielą rozmawiałem w zeszłym tygodniu i przekonywałem ją, że to nie jest dobre rozwiązanie nawet dla niej samej, dlatego że jeśli już kandydować, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, brałem w wyborach do samorządu udział 3 razy, zakładam, że jeśli już kandydować, to w okręgu, w którym ma się szansę. Więc nie powinniśmy w ramach paktu senackiego czy jakiegokolwiek innego patrzeć na zasadzie, kto jakie będzie miał miejsce, żeby miał miejsce, pierwsze, czy jedyne, czy cokolwiek, tylko patrzmy na to, jaki kandydat, gdzie ma szansę. I tak układajmy te miejsca, tak ustalajmy tę kolejność na liście, żeby jak najwięcej na tym wygrać. No tutaj właśnie mam wrażenie, że zwycięża trochę inna logika. Jak te dogadywania się pańskim zdaniem na tych wyższych szczeblach partyjnych przebiegały? Bo gdzieś bardzo wysoko ustalono, że pani mecenas trafi do Sosnowca, jest Ślązaczką, przedstawicielką Wiosny. Pan Chęciński uznał, że to go uraża. Forsuje pan kandydata, którego sam wymyślił, pana Hałasika. Kłopot z tego wyniknął taki, że pańskie pewne właściwie miejsce na liście zostało zawieszone gdzieś w przestrzeni. I z tego paktu zostały nici.
trociny albo wióry, bo no, źle to wygląda. Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy patrzymy. Ja jestem oczywiście pełen zrozumienia dla osób w Zagłębiu i pana prezydenta Chęcińskiego, że przyjmowanie Ślązaczki jest szczególnie w Zagłębiu, w tym kontekście tych podziałów, które cały czas gdzieś tu funkcjonują, chociaż chyba bardziej tak humorystycznie niż rzeczywiście. Rozumiem, że chciałby być może mieć swojego kandydata. A ktoś gdzieś to wymyślił, znacznie wyżej pewnie niż te szczeble. Nie mam pojęcia. Nie koncentrowałem się na tym aż tak wysoko. Przyznam, że w momencie, kiedy poproszono mnie o kandydowanie, długo się zastanawiałem, rozmawiałem z moim obecnym szefem, czyli prezydentem Tychów, Andrzejem Dziubą, czy to jest dobre rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę zastępcą prezydenta zostałem niecały rok temu. Więc mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia w mieście. Uznaliśmy, że tak, rzeczywiście jest szansa, żeby kandydat z Tychów mógł powalczyć z Czesławem Ryszką, czyli senatorem PiSu, że jest jakaś realna szansa ze względu na moje doświadczenie w samorządzie, tą działalność, którą od wielu lat prowadzę, jest realna szansa, żeby powalczyć o ten mandat. Nie zastanawiałem się nad tym, co jest dalej. Być może mój błąd, ale z drugiej strony, wie pan, mam taką strategię, że nie zajmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu, bo po prostu szkoda na to czasu. Być może błąd, być może zbyt duże zaufanie. Natomiast ja cały czas wierzę w to, że rzeczywiście Pakt Senacki jest niezwykle istotny i powinno tak być, żeby partie opozycyjne wystawiały jednego kandydata tam, gdzie to się da. Tylko równie ważne jest to, żeby to byli kandydaci, którzy naprawdę mają szansę, którzy są sprawdzeni, którzy dają gwarancję na to, że to ma sens. W tym przypadku okręgu Tyskiego i pani mecenas Gabrieli, ja nie widzę tego sensu, choć bardzo bym chciał, bo naprawdę obiema rękami popieram kandydaturę wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Pani Morawska zbiera już podpisy, co z tym będzie dalej? No wie pan, jeżeli będzie tak, a tak słyszałem wczoraj tą konferencję Lewicy, tak odbierałem to przesłanie liderów Lewicy, to tak naprawdę właśnie między innymi kandydatura pani Morawskiej-Staneckiej jest na szali, to znaczy albo się zgodzicie, ja to tak czytam, że to jest trochę takie ultimatum dla przewodniczącego Schetyny, albo pani wiceprzewodnicząca Wiosny kandyduje w Tychach, albo nie ma paktu senackiego. No to ja to tak odbieram. No i rozumiem, że dla liderów Platformy Obywatelskiej wzięcie odpowiedzialności, że rozsypuje się pakt senacki ze względu na partykularny interes jednego kandydata Platformy w Tychach czy Koalicji Obywatelskiej, to zbyt duża cena. I ja rozumiem, że to nie jest łatwe. Tylko dla mnie celem było to, że w tych okręgach, które się wahają, czyli między innymi w Tyskim, żeby zdobyć ten mandat. Bo to jest coś, co miało dać większość w Senacie. Pan Biedroń mówił, usiądźmy i się dogadajmy, bo to ciągle jest możliwe. Tylko nie wiem, czy nie za późno, bo wrzesień się kończy. No, w poniedziałek o północy mija termin rejestracji kandydatów, więc na dogadywanie się chyba jest trochę mało czasu. Ja przyznam, że ja w tej całej sprawie mam tylko żal o to, że od tygodnia to jest takie zawieszenie. Ja bym wolał powiedzieć moim wyborcom czy osobom, które mnie popierają, już tydzień temu. Jednak nie, bo interes kraju jest ważniejszy. Kandydatka Wiosny to będzie wspólna reprezentantka w tych wyborach. W związku z tym popieramy taką kandydaturę. Jak pan jest bliski powiedzenia, okej, dla dobra tego kraju ustępuję. Wie pan, ja zbieram podpisy pod swoją kandydaturą w ramach Komitetu Koalicja Obywatelska. No nie będę miał wpływu na to, jeśli pełnomocnik wyborczy czy przewodniczący Platformy uzna, że interes wymaga tego, interes kraju wymaga tego, żeby jednak poświęcić ten okres. Tak pan to widzi. Czy pan jest bliski uznania, że no to muszę podjąć tę decyzję, ja ułatwić kolegom podejmowanie tych decyzji, mówię, okej, ustępuję, wycofuję się. Pani mecenas ma pierwszeństwo. Niezależnie od tego, co ja na ten temat myślę, to rzeczywiście taka decyzja pewnie będzie podjęta, niezależnie od tego, jak bardzo ja jestem zdeterminowany, a oczywiście nie ma takiej możliwości, żebym wystartował jako niezależny kandydat z swoim własnym komitetem. Nie, na coś takiego oczywiście się nie zdecyduję. Bo nie chcę być tą osobą, która będzie uznawana za tego, który zniszczył pakt senacki. Mimo że, jeszcze raz powtarzam, uważam, że ta kandydatura nie jest dobra w tym okręgu. Kandydatka Wiosny jest osobą nierozpoznawalną w żaden sposób i rozmawiałem właśnie z panią mecenas na ten temat, przekonując ją, że naprawdę warto pomyśleć albo o innym kandydacie, albo o innym okręgu, bo celem jest to, żeby wygrywać w okręgach, w której do tej pory senatorów ma PiS, a nie
żebyśmy się podzielili poszczególnymi okręgami, gdzie kto kandyduje, bo to naprawdę nie ma sensu. Tylko wie pan, na końcu tej dyskusji jest inny wniosek odrobinę. PiS nawet nie musi kampanii robić. Robicie ją za nich. Wie pan, ja staram się robić kampanię na razie taką profrekwencyjną, żeby w ogóle mieszkańcy chcieli się podpisać pod listą, bo z tym też jest problem, bo wielu z nich nie jest zainteresowanych i muszę ich przekonywać do tego, że ten podpis to jest tak naprawdę wstęp do tego, żeby mogli wybierać, bo jak sami się nie podpiszą, to za chwilę nie będzie możliwości wyboru, bo żeby zarejestrować kandydata, to jest potrzebne. Zgadzam się, że to zamieszanie, które jest, nie służy na pewno tym wszystkim ugrupowaniom opozycyjnym, natomiast też oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo w momencie, kiedy jest tak wiele podmiotów, tak wiele własnych ambicji, aspiracji, połączyć to wszystko, choć uważam, że to błąd, że to tak długo trwa. Za 3 dni należy zarejestrować kandydatów, a my rozmawiamy o tym, kto w ogóle będzie kandydował. To błąd, że to dzieje się tak późno. Ale no, taki jest dzisiaj stan opozycji, a porozumienie jest bardzo trudne. Tym bardziej, że ten Senat to jest taka chyba ostatnia walka apaczów. Chyba jeden z niewielu realnych punktów, w których jest się o co bić. Do tej pory też tak mi się wydawało, że chodziło o to, żeby wystawić jak najmocniejszych kandydatów w poszczególnych okręgach. Takich, którzy mają największe poparcie, takich, którzy cieszą się największym poparciem różnych ugrupowań, reprezentują różne środowiska. Wierzę, że to się jeszcze uda, że przypadek Tychów będzie tylko jednym jedynym, który akurat skończy się na przykład tak, że to kandydatka Wiosny będzie tą jedyną, która reprezentuje ugrupowania opozycyjne. Ja niestety w tę kandydaturę nie wierzę, w sukces tej kandydatury nie wierzę. Panie prezydencie, po co dobry samorządowiec chce do Senatu? To jest proste. Dzisiaj policzyliśmy nie tak dawno, że zmiany podatkowe, które w ciągu roku budżetowego, co jest naprawdę zaskakujące, że w roku budżetowym rząd postanawia, że wpływy z podatków będą niższe. Zwolnimy mieszkańców z płacenia. Jak pan to chce zmienić w Senacie? No to Senat między innymi właśnie głosuje nad ustawami, które przygotowuje. Ja wiem, ale wie pan, tu jest pan cenionym samorządowcem, ma pan realną władzę. Ma pan realny wpływ na funkcjonowanie tego miejsca, w którym pana wybrano. Tam będzie pan po prostu antypisem, niczym więcej. Myślę, że nie, dlatego że znam realia samorządowe i w związku z tym wiem też, w jakim stopniu ta realna władza w samorządzie jest ograniczana. Bo wie pan, jeśli jest tak, że dzisiaj mam spotkania z nauczycielami, akurat wręczałem mianowania nowo powołanym dyrektorom i oni mówią, że po pierwsze nie ma nauczycieli, po drugie co z pieniędzmi. Wiedzą, że mają być podwyżki, ale w sumie no troszkę za mało informacji, a ja też wiem, że do dzisiaj nie wiemy, jaki będzie przelicznik, to znaczy ile dostaniemy pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, a wiemy, że na pewno będzie to mniej niż to, co powinniśmy im wypłacić, czyli z budżetu miasta będziemy musieli do tych pensji dołożyć. Zahaczyliśmy przez chwilę o ten temat. Wyście policzyli w Tychach, ile wam zabraknie w związku z tymi zmianami, które proponują? Około 30 milionów, jeśli chodzi o podatek, tak. Ale ci, którzy są skłonni bronić tych rządowych rozwiązań, mówią, że to są pieniądze ponad wasz budżet. Wie pan, to zależy oczywiście jak patrzeć. Ja wiem, jak się konstruuje budżet, bo ktoś mi to już kiedyś zarzucił i wiem, że się go estymuje także w oparciu o te plany finansowe, które możemy mieć. No ale wasze bazowe funkcjonowanie nie jest zagrożone. Tychów nie, bo Tychy są stosunkowo bogatym miastem, jednym z bogatszych w województwie i w Polsce również. Natomiast są miasta biedniejsze. Oczywiście jest tak, że wpływy z podatków w tym roku są większe niż były 2 lata temu na przykład. Tylko że obciążenia, które są na samorząd nakładane, one będą już trwałe, a wpływy z podatków, one na tej wysokości wcale nie muszą być również w przyszłym roku i w kolejnym. Więc trzeba patrzeć też na to, że to nie jest dane raz na zawsze. To, że jest dobra koniunktura gospodarcza, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to jest coś, co dzieje się tu i teraz, ale dobrze wiemy, że już w Niemczech gospodarka zwalnia, a też jest dla nas dosyć naturalne i wiemy, że polska gospodarka od tej niemieckiej jest uzależniona. Proszę spojrzeć na strukturę przemysłu w strefie ekonomicznej. To głównie jest motoryzacja. No tak, a zmiany podatkowe to są ustawy, a więc ubytek sztywny. Aby go zmienić, też trzeba ustawy. Oczywiście. Maciej Gramatyka, wiceprezydent Tychów. Ciągle w drodze do Senatu, jak słyszymy, był naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.